Dywersyfikacja portfela na różne branże moim zdaniem jest dosyć istotna. Pytanie, w jaki sposób to zrobić? No bo na giełdzie, umówmy się, jest dosyć dużo spółek z totalnie różnych branż. Te branże są bardzo często klasyczne, innowacyjne, także ta dywersyfikacja jest możliwa właśnie w podziale na branże, tylko pytanie, w jaki sposób zrobić to dobrze i o tym dzisiaj porozmawiamy. Też liczę na to, że w komentarzu napiszesz swoje spostrzeżenia. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to zanim zaczniemy, partnerem odcinka jest firma XTB, w której ja osobiście mam konto. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje, to do obrotu miesięcznego 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%, moim zdaniem naprawdę interesująca oferta, a jeżeli nie wiesz, w jaki sposób założyć konto, kupić czy sprzedać pierwsze akcje, to na końcu tego odcinka i będzie link do filmu, w którym właśnie to pokazuję, widzisz, w jaki sposób ja to robię. A przechodząc do materiału dzisiejszego, no to chciałem zająć się właśnie różnymi branżami, no bo wiele osób kojarzy, że dywersyfikacja jest istotna, tak? Na giełdzie jest masa, cała masa spółek, kilkaset na samym głównym parkiecie, a jeszcze więcej na parkiecie mniejszym New Connect. No i pytanie, w jaki sposób można próbować robić to z głową, jeżeli mówimy właśnie o dywersyfikacji. No bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, jeżeli biorę spółkę z branży jednej i drugiej, chociażby, nie wiem, mamy biotechnologię i budownictwo, no to jest dywersyfikacja. I rzeczywiście tak jest, z tym, że pytanie, czy te spółki nie są sobą jakkolwiek powiązane. I okej, można powiedzieć, że biotechnologia i budowlanka nie jest do końca z sobą powiązana, ale chociażby budownictwo z drewnem, tu już mogą być pewne powiązania. My sami sobie musimy odpowiedzieć, czy rzeczywiście te spółki nie są z sobą w jakikolwiek sposób powiązane, a często te powiązania tutaj są. No, chociażby wyróżniamy spółki, które są cykliczne bądź cykliczne nie są. I tutaj zauważmy, mogą być różne branże, a mimo to spółki mogą chodzić w miarę podobnie. No bo wszyscy chyba wiemy, że mamy różne fazy cyklu koniunkturalnego. Mamy chociażby fazę ekspansji, która była całkiem niedawno, mamy fazę spowolnienia, recesji czy ożywienia i one chodzą tam na zmianę, tak? Czyli mamy ekspansję, spowolnienie, recesję, ożywienie. No możemy obserwować tak mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi chociażby o PKB czy inflację. Pamiętajmy, że inflacja w fazie spowolnienia też rośnie, także to też nie jest tak, jak wiele osób uważa, że jeżeli dalej rośnie nam inflacja, to znaczy, że spowolnienia nie ma. No nie, tak do końca nie jest. No tak naprawdę tylko są dwie fazy, w których rzeczywiście i inflacja i PKB idą w tym samym kierunku, czyli recesja, kiedy tak naprawdę wszystko spada, ale też ekspansja, czyli kiedy wszystko absolutnie rośnie. No i o ile niedawno jeszcze mieliśmy ekspansję, chyba wszyscy o tym wiemy, inflacja rosła, PKB też rosło, no to teraz to się zaczyna zmieniać. I są spółki, takie jak spółki cykliczne. Jeżeli chodzi o spółki cykliczne, no to są spółki, które mocno zależą od koniunktury gospodarczej. Po prostu im lepiej jest w gospodarce, tym one więcej zarabiają. I ktoś może powiedzieć, że niemalże wszystkie spółki właśnie w ten sposób działają, ale niektóre, po niektórych wynikach widać to dużo, dużo mocniej niż po innych. Więc warto mieć w portfelu spółki cykliczne, ale też spółki niecykliczne. Jeżeli chodzi o spółki cykliczne, czyli te, które dobrze sobie radzą właśnie w tych fazach ożywienia, czy przede wszystkim ekspansji, no to są spółki, no chociażby tak jak spółki podróżnicze, no gdzie tak naprawdę jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, wylatujemy na wakacje, to zazwyczaj to jest w tych lepszych czasach, to znaczy więcej osób w tych lepszych czasach leci na wakacje, więc spółki podróżnicze na tym korzystają. To są też, powiedziałbym, banki, no bo biorąc pod uwagę banki, im jest lepiej w gospodarce, tym więcej osób stać na kredyt, tym więcej osób chce się rozwijać poprzez kredyt. To mówimy oczywiście o kredytach konsumpcyjnych, ale też chociażby o kredytach na rozwój, powiedzmy, firmy. I banki, no to też są spółki po części cykliczne, czy chociażby spółki technologiczne. Zauważmy, że jeżeli chodzi o ostatnie lata, nie było żadnego większego problemu z pozyskiwaniem kapitału do spółek technologicznych, no ze względu na to, że tego kapitału na rynku było bardzo, bardzo dużo. Była ta faza ekspansji, gdzie właśnie ten kapitał łatwo było zdobywać. No ale jeżeli mamy tę fazę ożywienia czy ekspansji, no to zauważmy, że mamy też tę fazę spowolnienia czy recesji. I wtedy tego typu spółki mogą, no jednak już nie dawać tak dobrych stóp
zwrotu, więc warto zastanowić się nad spółkami, które no, cykliczne nie są. Myślę, że biorąc pod uwagę spółki, które cykliczne nie są, no to są chociażby dyskonty spożywcze. Umówmy się tutaj, czy jest bardzo dobra faza cyklu koniunkturalnego, czy nie, no to dyskonty raczej działają cały czas na pełnych mocach, cały czas radzą sobie dobrze. Nawet powiedziałbym, że jeżeli są gorsze czasy, to więcej osób właśnie przenosi się na te duże dyskonty. Dlatego też one mogą jeszcze bardziej zdobywać rynek. Więc warto mieć spółki, które będą nam dawały zarabiać w czasach ekspansji, czy ożywienia, czy ekspansji. To są właśnie te, które wcześniej mówiłem, technologie, to są chociażby no też umówmy się, banki, chociaż tu oczywiście w dużej mierze zależy wszystko od stóp procentowych, ale też te spółki, o których wcześniej mówiłem, ale też warto mieć właśnie takie spółki, które w czasach spowolnienia czy recesji też dobrze sobie radzą, jak chociażby dyskonty spożywcze. I tutaj już mówimy o pewnej dywersyfikacji. Myślę, że to już jest taki zalążek właśnie pewnej dywersyfikacji. No oprócz tego też warto oczywiście, myślę, że to jest istotne, znać się na danej branży. Jak mówiłem, tych branż jest dużo, no i nie jesteśmy w stanie znać się na wszystkim. Umówmy się, jeżeli będziemy czytać dużo chociażby o biotechnologii, no to nie oznacza, że będziemy wiedzieć dużo chociażby o nieruchomościach. Absolutnie nie. Więc warto też inwestować między innymi w branże, na których się znamy. No, biorąc pod uwagę właśnie branże, na które się znamy, których lubimy, w których na przykład pracujemy, bardzo często wcześniej mamy jakieś informacje o danym segmencie. No i na przykład, gdybym nie interesował się totalnie segmentem OZE, tylko słuchał to, co mówią artykuły, często artykuły sponsorowane, no to uważałbym, że ten rynek dobrze się rozwija. Ale jeżeli choć trochę się zagłębię bardziej w ten rynek, a przypomnę, że jeżeli lubimy o czymś czytać, to łatwiej przychodzi nam to zdobywanie wiedzy, no to na przykład odnośnie rynku OZE wiedziałbym o tym, że nie jest wcale tak kolorowo, no bo no chociażby biorąc pod uwagę liczba odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej rośnie lawinowo. Zauważmy, ilość odmów w 2020 roku to było trochę ponad 1000, w 2022 to już około 6 razy więcej, 7000, ponad 7000 i ta moc w gigawatach to jest 51 gigawatów w 2022 roku, gdzie nie ma warunków przyłączeniowych, tak? Czyli zaczęliśmy zbierać dokumentację odnośnie farmy fotowoltaicznej, mamy słup energetyczny, do którego chcemy się przyłączyć, ale na przykład ten słup należy, no nie wiem, powiedzmy do Taurona i Tauron mówi, no niestety, ale tutaj nie ma warunków przyłączeniowych. Ten słup nie przyjmie więcej mocy. Albo ewentualnie ta moc jest zarezerwowana, bo też takie sytuacje są. Ale no, o takich informacjach może jeszcze jesteśmy w stanie się dowiedzieć do jakiejś takiej głębszej prasówki, ale umówmy się, jeżeli czymś się interesujemy, dużo łatwiej przychodzi nam zdobywanie tych informacji. Więc warto też zwrócić uwagę na branże, na których się znamy. Branż, jak mówię, jest bardzo dużo, ale tych, na których się znamy, już tak dużo nie jest. W jaki sposób jeszcze można dywersyfikować swój portfel? No, chociażby przez spółki, które już fajnie zarabiają, albo takie, które powinny w przyszłości fajnie zarabiać. No, chociażby myślę, że taki wskaźnik cena do zysku jest bardzo, bardzo prosty, no bo mamy spółki różne. Powiedzmy Delco, przykładowa absolutnie spółka. O tych spółkach, które ja dzisiaj mówię, to nie jest tak, że warto w nie inwestować albo nie warto w nie inwestować, po prostu dałem takie przykłady. Delco, spółka z branży chemicznej, która chociażby ten swój cena do zysk ma bardzo niski, bo na poziomie niecałych 5. I teraz ważna sprawa, jeżeli jest ten cena do zysku niski, to bardzo często mówi nam o tym, że inwestorzy nie do końca wierzą w spółkę albo widzą, że coś się tam dzieje złego. No akurat w Delco ten cena do zysku jest od dłuższego czasu niski, a spółka w ostatnich miesiącach raczej dobrze sobie radzi. To jest też spółka dywidendowa. No i można właśnie budować swój portfel między innymi w oparciu o takie spółki, które mają niski ten cena do zysku, które zarabiają stabilnie. Cały czas te wyniki finansowe są powtarzalne i mniej więcej takie same, z taką tendencją w miarę na plus, jak sobie zobaczymy, czy to jeżeli chodzi o zysk netto, cały czas ta tendencja jest pozytywna, czy to jeżeli chodzi o przychody, też ta tendencja jest pozytywna. I właśnie o takie spółki
jaki możemy budować, ale warto też właśnie pójść w drugim kierunku i zobaczyć, patrzeć na spółki, no, które chociażby tak wskaźnikowo dobrze nie wyglądają, ale możliwe, że przez to, że te wskaźniki są wysokie, no to z jednej strony mówiliśmy o Delco, niski cena do zysku, znaczy, że rynek nie do końca wierzy, no to z drugiej strony, jeżeli wysokie jest cena do zysku, to znaczy, że rynek ma bardzo wysokie oczekiwania i tutaj też myślę, że warto od czasu do czasu dołożyć właśnie coś do portfela, no przykładowo 11bit. Przypomnę jeszcze raz, te wszystkie spółki, o których mówię, to są totalne przykłady. 11bit, spółka z branży gamingowej, czyli zupełnie inna branża, inny sektor, no cena do zysku 135, dlatego że w gamingu często liczy się przyszłość, a 11bit no w tym roku ma kilka premier, będzie wydawać różne gry, w przyszłym roku Frostpunk 2, więc tutaj no, rynek liczy na bardzo dobre wyniki finansowe, więc tutaj zauważmy, mieliśmy Delco, w których już mamy te dobre wyniki finansowe, powtarzalne dobre wyniki finansowe, mamy spółkę 11bit, w których dopiero liczymy na te dobre wyniki finansowe. Też z takich dwóch stron można właśnie podejść do różnych spółek. Też biorąc pod uwagę cenę do zysku i patrząc na chociażby klasyczną gospodarkę, warto troszeczkę podeprzeć się analizą Petera Lynch'a, który on wskazywał na taki specyficzny cena do zysku jeszcze dzielony przez wzrost. No bo umówmy się, zupełnie innym, na przykład cena do zysku, kiedy mamy na poziomie 30, chociażby w Dino, to jest coś zupełnie innego niż w spółce, która się totalnie nie rozwija. No bo Dino ma cena do zysku 30, ale patrząc na tę analizę finansową, na chociażby przychody, no to rok do roku mamy wzrosty o 30-40%. Więc jeżeli mamy wzrosty o 30-40%, to Peter Lynch mówi, no to ten cena do zysku dzielimy jeszcze przez ten wzrost. I zauważmy, że ten wskaźnik nie wyjdzie nam taki wysoki w stosunku do spółki, w której na przykład jest też wskaźnik cena do zysku 30, ale wzrostu nie ma żadnego, albo jest, nie wiem, 3-5%. Więc tutaj też na to chciałem zwrócić uwagę, kiedy właśnie mówimy o cena do zysku. No wracając jeszcze do tych segmentów, warto też myśleć o dywersyfikacji w spółki, których segmenty czy branże bardzo dynamicznie się rozwijają, bo to też myślę, że jest, że fajnie dołożyć właśnie taką spółkę do portfela. No tutaj oczywiście od czasu do czasu jest tak, że te spółki już w tym momencie partycypują w tych zyskach, czasem nie. No patrząc na branże, które się mocno rozwijają, no to chociażby spółka Vercom, oczywiście znowu to jest totalny tylko przykład, która, biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, mocno się rozwija w ostatnim czasie. Też możemy zobaczyć, że te wyniki bardzo mocno rosną i ona jest w segmencie, który bardzo mocno się rozwija, kilkadziesiąt procent rocznie, segment CPaaS, który w tym momencie rozwija się i te przewidywania są raczej takie, że on dalej będzie się mocno rozwijał. Tutaj oczywiście prognozy są różne, z tymi prognozami trzeba ostrożnie uważać, bo mamy często segmenty, które mają się bardzo dynamicznie rozwijać, ale nigdy nie zaczynają. Myślę, że druk 3D to był też taki segment, który miał się bardzo dynamicznie rozwijać, okazało się, że nie rozwija się tak dynamicznie. Segment CPaaS już w tym momencie rozwija się na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie, a szacuje się, że tutaj do 2031 będzie się rozwijał ze średniorocznym wzrostem 23%. Niektóre statystyki mówią o 27%. W każdym razie segment CPaaS już pokazał w tym momencie, że się rozwijamy, więc tutaj to jest, myślę, że kluczowe właśnie w takich poszukiwaniu spółek z interesujących branż, które właśnie mocno się rozwijają, żeby one już potwierdziły, że ta branża, ten sektor rzeczywiście się mocniej rozwija. Więc w ten sposób też możemy właśnie dywersyfikować swój portfel o spółki, które nawet nie muszą być liderami danego rynku, ale są na rynku, który bardzo mocno się rozwija. Nawet jeżeli ta spółka będzie średniakiem, tutaj odnośnie Vercomu, to akurat oni się rozwijają mocniej od rynku, ale nawet gdyby ta spółka była średniakiem, to i tak ma ten 20 czy 20 kilku procentowy wzrost wyłącznie wynikający z rynku. No i tam też nie ma co się dziwić, ten cena do zysku powinien być wyższy zazwyczaj. No oprócz czego oczywiście myślę, że taka podstawowa dywersyfikacja oprócz samych branż, no to warto też myśleć o spółkach, które z jednej strony dużą kasę przeznaczają na rozwój, z drugiej strony chociażby są dywidendowe. No tutaj biorąc pod uwagę spółki, no chociażby mówiliśmy o Dino i Dino praktycznie całą kasę przeznacza na rozwój, ale z drugiej strony mamy chociażby Asseco Poland, który w ostatnich latach jakoś mocno nie rósł, bardzo mocno nie rósł, no bo 2019 rok to było 40 zł, teraz 73,
Okej, jest wzrost, ale na przestrzeni tych kilku lat nie jest jakiś mocny, ale z drugiej strony to jest spółka, która od wielu lat płaci dywidendę i ta dywidenda cały czas jest rosnąca. Ostatnio 3,50, wcześniej 3,36, 3,11, 3,01, 3,07, więc bardzo podobne te dywidendy w ostatnich latach były. Więc warto też patrzeć właśnie na te spółki, które od dłuższego czasu przeznaczają te pieniądze na dywidendę, bo jeżeli mamy spółkę, która od 10 czy 15 lat cały czas płaci dywidendę, no to raczej to jest spółka, która generuje ten cash, no muszą mieć te pieniądze. Jeżeli nie wypłacamy tej dywidendy, no czasem jest tak, że te pieniądze mogą być jakoś przepalane. Dywidenda oczywiście to jest taki namacalny dowód tego, że spółka zarabia pieniądze, więc warto patrzeć właśnie na tego typu spółki, które wypłacają dywidendę. Warto też patrzeć na właśnie te, które mocno się rozwijają, bo przeznaczają wszystko na rozwój. Tutaj też może być właśnie ta dywersyfikacja. Z jednej strony dywidendowe, z drugiej strony bardzo mocno rozwojowe. Od czasu do czasu można to połączyć, bo czasem są spółki, które wypłacają jakąś niewielką dywidendę, a dużą kasę właśnie przeznaczają na rozwój, więc w ten sposób też warto dywersyfikować swój portfel. Można też patrzeć chociażby na spółki, które w tym momencie mocno rosną i podłączyć się pod ten trend wzrostowy, tak zwany swing trading, czyli bierzemy spółkę, która właśnie no dosyć dynamicznie rośnie, zauważmy 11bit dosyć dynamicznie rośnie, kupujemy spółkę, ustawiamy stop lossa, jeżeli spółka dalej rośnie, przesuwamy tego stop lossa i w pewnym momencie ten stop loss już jest powyżej naszej ceny zakupu. Stop loss nie powoduje w 100% tego, że na pewno zostanie nam sprzedana ta spółka po tej cenie, tylko po najlepszej możliwej cenie blisko tej naszej ceny, więc jeżeli będzie jakaś luka spadkowa, no to nie uchroni nas to od większych spadków, no ale z drugiej strony to jest, wiele osób mówi, że trochę bezpieczniejszy sposób niż to, jak inwestujemy całkowicie bez stop lossa, więc z jednej strony znowu możemy tutaj w ten sposób inwestować, czyli podłączając się pod trend wzrostowy, z drugiej strony możemy wyszukiwać spółek, które dosyć mocno spadły, bo coś się wydarzyło. No ostatnio chociażby mieliśmy spadek na spółce Witken około 20%. I tutaj ważna sprawa, ja nie jestem fanem łapania spadających noży, więc ja wolę, kiedy ten spadek się wyłagodzi i będzie jakiś sygnał odbicia, ale też warto obserwować właśnie takie spółki, w których wszystko było ok, nagle coś się wydarzyło i teraz spytać się, czy ten problem, który w tym momencie mamy, jest problemem ciągłym, czy on będzie widoczny w kolejnych kwartałach, jeżeli chodzi o finanse, tutaj odnośnie Witkena głównie chodzi o finanse, czy on będzie widoczny w kolejnych kwartałach, czy jednak nie. Jeżeli nie, no to może warto dodać właśnie taką spółkę, czyli znowu z jednej strony spółki mocno rosnące, z drugiej strony spółki po przejściach. I tutaj to też jest pewien sposób właśnie na dywersyfikację. Ważne, żebyśmy mieli tutaj jak najszerszy ogląd właśnie na te spółki. Biorąc pod uwagę ogólnie dywersyfikację, pamiętajmy, że wiele branż jest połączonych. Deweloperzy na przykład z producentami mebli są połączeni, więc to nie jest dywersyfikacja. Spółki, które działają w trendach, które działają dobre wyniki pokazują właśnie w takich fazach jak ożywienie czy ekspansja, no to też nie do końca jest dobra dywersyfikacja. My nigdy nie wiemy, kiedy te fazy się kończą. Dopiero po czasie możemy stwierdzić, że tak, ta faza się skończyła albo zaczęła się jakaś inna faza, więc warto też właśnie w ten sposób dywersyfikować. Czyli tutaj przedstawiłem Ci kilka sposobów na dywersyfikację swojego portfela. Napisz mi, w jaki sposób Ty dywersyfikujesz swój portfel i jakie masz sposoby, których ja jeszcze tutaj nie wymieniłem. Dzielmy się razem tą wiedzą. A ja za dzisiaj dziękuję, standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymaj się.